dobry, witam w kolejnym odcinku Akademii Kreatywności. Jesteśmy w Domu Kultury w Sokolnikach, gdzie prowadzę zajęcia. A dzisiaj zrobimy sobie prosty koszyczek, który możemy wykonać sobie z filcu. Zatem przechodzimy do działania. Mamy dzisiaj potrzebne materiały: nożyczki, ołówek, linijka, no i oczywiście filc, klej na gorąco oraz zszywacz. Więc zaczynamy robić nasz koszyczek. Mierzymy sobie kwadraciki o długości 7 cm. Zaznaczamy sobie 7 cm, następne 7 cm i następne 7 cm, tak żeby cały kwadrat miał 21 cm. Odmierzamy kolejne 7 na dole. 7, 7 i 7. Więc teraz tak, łączymy sobie te dolne i górne kreski i tą z prawej strony, którą mamy tutaj, musimy ją obciąć, tak żeby powstał kwadrat. Tego drugiego filca nie wyrzucamy, ponieważ on nam się przyda na rączkę do naszego koszyka. Teraz przekładamy sobie, jak mamy z lewej i z prawej strony zaznaczone linie, musimy również to zrobić na górze i na dole, również po 7 cm. I odrysowujemy całą linię. Tak wygląda nasz filc odrysowany. I teraz musimy obciąć wszystkie rogi, wszystkie linie, tak, żeby ten kwadrat tutaj został niewycięty. Odcinamy tą stronę, tą, tą i tą. Wycinamy najpierw dolną linię po prawej stronie do kwadratu do środka. O, w ten sposób. Mamy jedno wycięte. Następnie obcinamy tą linię do tego miejsca. Jak tu już mamy obcięte, obcinamy naprzeciwko. Więc mamy te dwa obcięte, więc teraz te, które mamy z boku, musimy nałożyć je na siebie w ten sposób, żebyśmy mogli nałożyć w ten sposób i stworzymy koszyczek. Więc teraz bierzemy sobie klej na gorąco i klejem na gorąco przyklejamy sobie jedną kropelkę i składamy nasz koszyk. I tu już mamy jedną część. Teraz jak już macie jedną część sklejoną, klejcie sobie drugą dziurkę, klejcie sobie kolejną kropelkę i składacie koszyk tak, żeby ta strona nachodziła. Połowy już mamy zrobione. Jak tutaj widzicie, że Wam coś odstaje, no to bierzecie i przyklejacie to również. Jeżeli nie macie w domu kleju na gorąco, możecie zastosować zszywacz, ewentualnie taśmę dwustronną. Więc już część mamy koszyczka zrobionego i to samo robimy z drugiej strony. Część obciętą podnosimy do góry, przyklejamy kropelkę. I zakładamy drugą stronę. Thank you.
już mamy dno naszego koszyczka, element, który nam został na samym początku, obcinamy go na pół wzdłuż najdłuższej krawędzi. To będzie rączka naszego koszyczka. Więc obklejamy z jednej strony, ze strony wewnętrznej koszyczka. Dwie kropelki z jednej i z drugiej strony i przyklejamy naszą rączkę. Taki koszyczek możecie wziąć ze sobą do święcenia, ale również możecie go wykorzystać na co dzień. Możecie go również ozdobić różnymi kwiatuszkami. To, w jaki sposób wygląda wasza praca, zależy tylko i wyłącznie od was. Ja wam zdradzę niespodziankę, ponieważ szykujemy dla was jakiś konkurs. Także oglądajcie, obserwujcie profil telewizji lokalnej na Facebooku i szczegóły niedługo. Do zobaczenia, cześć!